Drogie, umiłowane, kochane pokwiczanki. Nie da się zrobić czegoś z przyjemnością, jeżeli się odczuwa do tego niechęć lub wstręt. Jeżeli bierzesz brudny talerz i na ten brudny talerz położysz najpyszniejszy kawałek tortu z wisienką, to cię będzie obdrzucać i nie zjesz tego. Nie da się robić czegoś wbrew sobie. I dlatego, drogie, umiłowane, ukochane pokwiczanki, informuję was. Nie jest możliwe czerpać radość z tortu, jeżeli się ten tort zjada ze starej gazety. Dlatego, drogie, umiłowane, ukochane pokwiczanki, jeżeli chcecie odczuwać to, co można odczuwać w seksie, czyli radość, przyjemność, swobodę, luz, wszystko to, co piękne, to należy zacząć od czego? Należy zacząć od talerza, należy zacząć od zastawy stołowej, należy zacząć od siebie. Należy wreszcie popatrzeć na siebie i przyjrzeć się, czemu ja jestem taka piękna. Czemu ten facet tak zachwyca się mną, zachwyca się każdym centymetrem, każdym calem kwadratowym mojego ciała. Czemu jemu tak bardzo podobają się moje narządy rodne i on je porównuje nie dość, że z kwiatkiem, byle jakim kwiatkiem, on nie porównuje z różą. I tu nie chodzi tylko o różowy kolor, ale również o ten kształt, o te płatki, które budzą u niego tyle cudownych emocji. I dlatego, drogie, umiłowane, ukochane pochwiczanki, jeżeli patrzysz na siebie i na swoje narządy rodne, to popatrz na nie tak, jak patrzy na nie facet. Czyli jak? Czyli, proszę, ptaszki, proszę bez krytyki. Czyli popatrz jak? Popatrz z zachwytem. Popatrz, jakie to jest piękne. Popatrz, jak jesteś wierząca, Bóg to stworzył. Szóstego dnia Bóg stworzył kobietę, popatrzył i powiedział: i tak jest bardzo dobrze. I ty nie krytykuj Boga, a wprost przeciwnie. Skoro jesteś kobietą, to się zachwycaj facetem. A niech on zachwyca się tobą. Pozwól mu. Daj facetowi szansę zachwycać się tobą. A jeśli facet się tobą nie zachwyca, to wymień go na innego.